Witam was serdecznie, po raz kolejny w tle widzicie broń Typestone na mapie London Docks. Tak to wygląda, jest to gameplay w Capture the Flag, czyli jak to u mnie wygląda w Capture the Flag, dobrze już wiecie. Czyli my po prostu biegamy po cudzym respie, próbujemy robić jak najwięcej killi. Ja w tym gameplayu będę miał 50 killi, ale nawet nie wiem, czy ten gameplay będziecie widzieli do końca, ponieważ chcemy dzisiaj pogadać o pewnym temacie, który według mnie prędzej czy później omówić trzeba. Tak, mamy w Call of Duty WW2 coś nowego. We wszystkich innych kodach mieliśmy zawsze coś takiego jak levelowanie naszej postaci, levelowanie broni, tak? I teraz do tego jeszcze doszło social rank, czyli nasza ranga socjalna, tak? To jest dodatkowa rzecz, którą możemy levelować i ją levelujemy za prestiżowanie przed innymi, za otwieranie paczek, czy tam oglądanie paczek, tak? Za pojedynki w arenie 1-1, za pojedynki na szczelnicy i tysiące jeszcze innych rzeczy, zachwalenie ludzi i tak dalej, tak? W lobby lub właśnie w headquarters. Możliwości mamy dość sporo i to, że sobie zdobywamy tą rangę, to jeszcze nic nie znaczy, tak? To jeszcze nic nie znaczy, jednak coś za to dostajemy, jednak otrzymujemy za każdy level jakieś tam małe pierdółki, raz więcej, raz mniej, no i oczywiście trzeba by było wspomnieć co. Ja, sugerując się jeszcze do, nie wiem, wczoraj, przedwczoraj, pewnym materiałem pewnego youtubera, który uważa, że dużo wie i tak dalej, itp., itd., sugerowałem się, że jest maksymalny rank 15 i że przy 15 randze otrzymuje się, że tak powiem, weryfikację konta, tak? Wtedy się dostaje taki znaczek weryfikacji, a po prostu uwierzyłem pewnym dużym youtuberom, co było jak zawsze, zresztą znowu błędem. Jeżeli sam nie sprawdzisz, jeżeli sam nie poszukasz i tak dalej, itp., itd., to nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie znalazłem w międzyczasie kilka źródeł, które twierdzą całkowicie co innego i też tą listę wam podam, ponieważ jak na razie pokrywa się ona z tymi rzeczami, które miałem do tej pory. Tak, więc jak na razie ja będąc na randze 11 i idąc teraz w kierunku 12, że tak powiem już połowę tej drogi mam za sobą i jak na razie wszystko według tej listy się z tym też zgadza. Więc dlatego było od założenia, że ta lista jest prawdziwa, bo mówię, samemu przynajmniej połowę tego mogłem sprawdzić. Resztę dowiem się oczywiście samemu, jeżeli będę tam na randze 15 lub właśnie przykładowo 20, czego pewni youtuberzy nawet chyba nie wiedzą, że są. A więc idziemy z koksem. Co dostajemy za social rank 1, czyli za rangę socjalną 1 dostajemy nagrodę 500 armory credits. Armory Crest to jest ten tak jakby złom, przynajmniej w ostatnich częściach nazywało się to złom, za co możemy sobie oczywiście odblokowywać kolekcje i tak dalej, itp., itd., przez co możemy sobie odblokowywać epiczne warianty i tak dalej, itp., itd. Będę mówił od teraz na to złom. Tak, jedziemy dalej. Social Rank 2. Dostajemy wizytówkę, która nazywa się po angielsku przynajmniej Socialite. Wow, jak ona wygląda, nie będę wam pokazywał, bo nie chce mi się jej nawet szukać. Takie koło dupy to mam. Za rangę trzecią mamy zwykłą paczkę. Tak, zwykły zrzut paczki, możemy sobie otworzyć i zobaczyć, co w niej mamy. Na pewno same duplikaty, przynajmniej u mnie tak to wygląda od kilku dni. Za rangę czwartą mamy 1000 złomu, co już wygląda trochę lepiej, tak, zdecydowanie lepiej. 1000 złomu można coś wykorzystać. Jednak patrząc, że niektóre rzeczy kosztują 8900 złomu, to jeszcze na dużo nam to nie wystarczy. Za rangę piątą, i to jest już w końcu coś ciekawszego, dostajemy broń M1928 wariant Wilko, tak? Czyli Tommy Gunna. Za piątą rangę, ja myślałem, że to gdzieś było koło 6 albo 7 rangi, ale widocznie za piątą. Tak, już dawno temu to u mnie było. Dokładnie, ranga szósta, dostajemy kolejną wizytówkę i nazywa się ona Blossom. Mam też tą wizytówkę i te dwie wizytówki, o ile pamiętam, tak, jeszcze to przed chwilą widziałem gdzieś na jakimś materiale. One wyglądają bardzo dziewczęco, że tak to nazwę, tak? Nie wiem, wydaje mi się, że te social rank zrobili dla damskich graczy w tą grę. Nie mam pojęcia. Ale dziwnie one wyglądają, nie podobają mi się one w ogóle. Jedziemy dalej, level 7. Dostajemy emotkę. Tak, nazywa się ona Reach, nie wiem jak się nazywa w polskiej wersji i tak dalej, ale jest to po prostu emotka, tak? Czyli możemy sobie tam po meczu... On chyba tak coś w stylu takiego robi, czy kidwi, co, nie pamiętam. Jedziemy dalej, ranga ósma, dostajemy znowu zwykły zrzut, czyli znowu możemy sobie za free otworzyć paczuszkę, tak? Tutaj wielkie pozdrowienia dla kilku polskich serwisów na temat pay to win. Jedziemy, ale dalej, ranga dziewiąta, dostajemy 3500 złomu. Czy to nie jest czymś pięknym? Oh yeah, to jest very, 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 very fucking nice.
Tak, czyli 500 złomu, z tym można już coś rozpocząć. Za rankę 10 dostajemy broń Louis Lenchip. Jest to epicki wariant tej broni, ja już ten wariant mam. I właśnie dostałem go też na 10 levelu. Tak, dlatego mówię, tu się zdecydowanie ta lista, według przynajmniej tego, co ja dostawałem, zgadza. Na resztę nie zwracałem uwagi. Sorry. Co ja dostałem na randze 9, 8 już nawet nie pamiętam, ale wychodzę z tego założenia, że też właśnie te rzeczy, tym bardziej, że już mam w międzyczasie 30 tysięcy złomu, mimo że odblokowałem niektóre kolekcje, więc wszystko pasuje. Za rangę 11 dostajemy znowu kolejną zwykłą paczkę. Według mnie już w tym levelu, już powoli powinno się dostawać rzadkie paczki. Ale co poradzimy, tak? Ta ranga praktycznie wbija się samemu, koło dupy nam to lata. Ranga 12 dostajemy dostajemy znowu jakąś tam wizytówkę, jest to Salutations, nie mam pojęcia jak ona wygląda, więc koło dupy mi ona lata. Jedziemy, ranga 13, rzadka paczka, czyli rzadki zrzut. Ja muszę ale szczerze mówiąc powiedzieć, że jak na razie ja miałem osobiście więcej szczęścia w tych standardowych paczkach niż w tych rzadkich. I don't know why. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest, a nie inaczej, ale w każdym razie tak właśnie jest. W zwykłych paczkach dostaję o wiele częściej coś epicznego lub nawet ich heroicznego. Ostatnią rzeczą jaką dostałem to było heroiczne FG42 i którego nie widzieliście właśnie w ostatnim materiale, bo dostałem to dosłownie, nie wiem, wczoraj. I właśnie dostałem ją ze zwykłej paczki. Ja otwierałem właśnie najpierw zwykłą, później rzadką i w zwykłym miałem heroika, a w rzadkim miałem 3 duplikaty. Tak, więc to jest, mówię, u mnie jest tak bardzo często. Ranga 14. Dostajemy 10 tysięcy złomu. I na to się już cieszę z tego powodu, że być może wtedy skłonię się do zakupu Wunderwaffe, czyli do epicznego wariantu MP40. Brakuje mi akurat w tej kolekcji tych dwóch najdroższych rzeczy, które kosztują 8900 złomu. I w sumie miałbym już dawno wystarczająco złomu, aby je odblokować. Ale boli, tak? Jeżeli mam wydać powiedzmy 60% mojego złomu tylko i wyłącznie na to, aby odblokować sobie wariant broni, który jest tylko wizualnym wariantem, tak? I muszka ta minimalnie jest inna, ale nic innego nie zmienia, to aż mi trochę szkoda. Tak, ja wychodzę z... mam takie podejście, ten złom to moje pieniądze. Chociaż nic mi nie kosztowało. Ale jeżeli będę miał 40 tysięcy, to byłoby to już poniżej połowy? Może się zastanowię. Ranga 15. I tutaj jest coś, na co ja się chyba najbardziej z wszystkich nagród cieszę. Jest to epiczny wariant KAR-98K, czyli snajperki, którą ja zdecydowanie najbardziej lubię. Jest to wariant Nightmare. Widziałem ten wariant raz na multiku, po kimś podniosłem i podoba mi się strasznie. Ten wariant zdecydowanie o wiele lepiej mi się podoba niż ten wariant epiczny, który dostaje się za czwarty prestiż dywizji snajperskiej, bo ją już mam. Fallen, tak, tą wersję, ponieważ ten wariant Fallen na celowniku, na optyce ma taki dziwny, ciemny krąg naokoło i bardzo mocno zmniejsza przez to, że tak powiem, tą optykę. I przydał właśnie, jeżeli gramy na wojnie, na Neptunie lub na niektórych innych, na breakaucie, na moście, to po prostu zasłania mi to część tego, co ogólnie bym widział tą snajperką i denerwuje mnie to. Dlatego cieszę się już strasznie na 15 rangę, że tak powiem, mojego social score, motherfucka, yo, na ten wariant Nightmare tej snajperki. Ranga 16, znowu rzadka paczka lub rzadki zrzut. Nie wiem, jak wolicie, czy żebym mówił paczka, czy zrzut, mi to koło dupy lata, będę i tak zawsze mówił to, co chcę. Ranga 17, 15 tysięcy złomu. Lol. To brzmi dobrze. Zdecydowanie. Zdecydowanie brzmi dobrze. 15 tysięcy złomu, I like. To prawie, że pokrywa, że tak powiem, te dwie najdroższe rzeczy, które potrzebuję właśnie, aby odblokować sobie Wunderwaffe. Ja, Wunderweapon. O, Wunderwaffe, is good. Wunderwaffe is good. O, Wunderwaffe bring tale leitumo. Co on gada? Nie wiem. I teraz lecimy do jeszcze ciekawszych rzeczy. Ranga 18, mamy kolejną emotkę, która koło dupy mi lata, nazywa się ona Home Run. Nie wiem jak wygląda, mówię też koło dupy mi lata, te emotki mnie za bardzo nie podniecają. Ranga 19 i to już przedostatnia, jest to Bar, wariant Flyboy. Wydaje mi się, że to jest jakiś epic, być może już w międzyczasie jakiś heroik nawet wariant, I don't know, może ta snajperka też jest heroiczna, ale wydaje mi się, że chyba epic. Tak samo ten bar. Ja na bara bym się bardzo ucieszył, bardzo bym chętnie wziął, ponieważ akurat w barze akurat nie mam ani jednego innego wariantu niż standardowy. Tak, więc chętnie bym wziął.
why not, trochę expa się zawsze przyda, tak, grając. No i oczywiście rank 20, jest to ostatni rank, mamy tutaj tak dziwnie trochę napisane, hop classified. O co oczywiście chodzi? O weryfikację tak jakby naszego konta i wtedy mamy taki zielony znaczek, że tak powiem, koło naszej rangi, że nasze konto jest zweryfikowane. Zobaczymy, jak to u mnie będzie wyglądać oczywiście, tak, bo wiemy, jaka jest moja historia mojego konta. Czy tą weryfikację dostanę przy 20 randze, czy wtedy dopiero mi zbanują? O, to by był hardcore, jak ja już będę gdzieś tam na Massa Prestige level 100, a wtedy dopiero mi zbanują, ojojoj, będę płakał, ale no co, co poradzimy, tak? Mówię, te levele koło dupy mi latają, mam drugie konto, gdzie mam prawie cały Prestige, więc nie ma problemu, do wszystkiego dalej będę miał dostęp. Tak to wygląda. Jak już powiedziałem, jak odblokować te rangi, już wam powiedziałem. Co teraz za wszystkie 20 rang dostajecie, też wam powiedziałem. Mówię, widziałem to u dwóch youtuberów, gdzie twierdzili, że maksymalna ranga jest 15 i też to, mówię, w ostatnich tygodniach tak opowiadałem. Bo uwierzyłem im na słowo i no to jest to właśnie. Tym niestety mocno płaconym youtuberom amerykańskim, którzy się kiedyś wybili na kodzie, już w międzyczasie nie da się po prostu wierzyć, no. Nie, na ten temat będę marudził w całkowicie osobnym materiale. Już zapowiadałem, będziecie mieli materiał, gdzie wypowiem się trochę na temat właśnie niektórych youtuberów, ale bardziej prędzej przynajmniej będzie materiał na temat pewnych polskich serwisów, które pierdylą głupoty, tak? Jesteśmy zmuszani do oglądania paczek. O, wow. Nie wiem, to co w takim razie robię na multiplayerze, skoro jestem zmuszany do oglądania paczek. Kurde, marnotrawię czas. Mógłbym wszystko o wiele szybciej zdobyć, gdybym oglądał paczki, no. Tak samo ten social rank, już też wam powiedziałem, macie różne sposoby tego zdobywania. Mówię, ja jestem w międzyczasie na 11, idę w kierunku 12 social rank. Możecie dać wy, oczywiście, jeżeli chcecie się pochwalić, na którym rangu, na której randze wy już jesteście, być może jest kilka osób, które są o wiele wyżej niż ja. Może potwierdzicie, nawet jeżeli jesteście niżej, to chętnie możecie, że tak powiem, w komentarzach potwierdzać lub demontować te nagrody, które wam nazwałem. Być może jednak kolejna lista jest niepoprawna, tak? Tak jak ta lista, którą nie wiem skąd wzięło tych kilku youtuberów. I wtedy to sprostujemy, tak? Mówię, my prowadzimy ten kanał ludzie razem w miarę, tak? Jeżeli z czymś się nie zgadzacie i ja to czytam, a ja czytam wszystkie komentarze, ja to sprawdzam i albo widzę, okej, to co on tam pisze to jest totalna bzdura, znowu i debilizm, to po prostu olewam ten fakt. Tak, albo jeżeli widzę, okej, coś w tym jest, to po prostu będę nagrywał kolejny materiał i prostował moje informacje, tak? Tak samo jak przykładowo robię to z patchami w naszej serii tych analiz, tych broni, tak? Jeżeli wychodzi patch, to od razu wam mówię, okej, w tym patchu przykładowo bar ma trochę większy odrzut, według mnie nie jest wiele odczuwalny, ale jednak jest, tak? Coś w tym stylu. Jeżeli, nie wiem, zmniejszyli fire rate bara, tak, o tam te 9-10%, to też od razu dałem znać. I tak samo ze wszystkimi innymi materiałami, tak? W czym się nie zgadzacie ze mną, możecie dawać znać. Mówię, przeczytać na 100% przeczytam, czy się z tym zgadzam, czy nie, samemu zdecyduję. Jeżeli się zgadzam, że zrobiłem błąd, to wtedy zdecydowanie nagram drugi materiał. Jeżeli dojdę do wniosku, okej, człowieku, widać, że w ogóle nie masz pojęcia, o czym ty gadasz, tak? To wtedy po prostu takie komentarze olewam. Mówię, czytam wszystkie, nie na wszystkie odpowiadam, nie wszystkie komentuję, czy cokolwiek. Czasami wolę przemilczeć, aby nie było potem jakiejś dramy. Teraz teoretycznie nie wiem. Teraz teoretycznie nie wiem, bo ten gameplay w sumie już nie jest długi. Mógłbym komentować, ale nie wiem co do końca. Albo po prostu tutaj go zakończyć. Jednak widzę, że jeszcze 13 kili padnie, więc aż trochę szkoda go teraz już zakończyć. Ale o czym tu pogadać? Nie mam pojęcia. Mieliście teraz w ostatnich dniach trochę, że tak powiem, dużo Type 100 tej broni, tak? Mieliście analizę dzisiaj dopiero co, teraz macie już kolejny materiał dzisiaj. Ostatnio wasza klasa od Dawidka też Type'em, tak? Wszystko wokół Type'a, ale to właśnie mi bardzo na rękę teraz było. Z tego powodu, że właśnie tutaj nagrałem fajny gameplay, bo grałem właśnie z Makeem i Agą. Do tego wasza klasa była właśnie Type'a i przy okazji chciałem akurat zrobić odcinek o Type'ie, czyli musiałem tym Type'em tak czy inaczej grać. I bardzo fajnie wszystko to się zgrało akurat. Jezus Maria, ja mam znowu godzinę 5:28. Wy dopiero wstajecie prawdopodobnie, albo dopiero za kilka godzin, a jeszcze nie poszedłem spać. Teraz tak, o godzinie 10 musi kod do, lub o godzinie 9:45 dokładnie, kod ma termin u lekarza. Co to mnie kod, tak? Powiem wam, kod ma więcej o 1000. To nie jest żart teraz. 1000 więcej followersów na Instagramie niż ja. Wstyd, ale co poradzę, no. Tak, tak. Tak to niestety jest w tym życiu. To teraz tak, mówię, 9:45, kod ma termin u weterynarza, lub tam u lekarza, lub chuj wie jak to zwać, weterynarz, nie? Dokładnie, o godzinie
o godzinie 14 przychodzi kolejna babka oglądać nasze mieszkanie, tak? O godzinie 16 znowu przychodzi inna babka, która sprawdza nasze mieszkanie, czy nic nie zniszczyliśmy i tak dalej, itp., itd., i czy w ogóle możemy zdać te mieszkanie w takim stanie, jakie jest i co musimy w nim wyremontować, tak? Więc mówię, dzisiaj też pełen kalendarz. Wy już w międzyczasie, jak oglądacie ten materiał, to już to wszystko minęło. Do tego jeszcze właśnie z tym naszą anonsą o mieszkanie były duże problemy. W weekend nam się włamali na konto tam, gdzie my anonsujemy te mieszkanie, ukradli nam te konto, użyli te konto do oszustwa. I teraz właśnie też jest znowu to wszystko, tłumaczenie i tak dalej, itp., itd. Ja dostaję już za joba, ja z niczym się nie wyrabiam, z moją rachunkowością z niczym się nie wyrabiam, a pograć też chcę dalej levelować, tak, chcę nagrywać materiały. A tu znowu dużo innych rzeczy i to takie... Dlatego też tak ostatnio dużo gadam na materiałach, mi się wydaje, tak? Bo przez to, że dużo robię teraz jakichś innych rzeczy ciągle, cały czas coś się dzieje, coś się kręci, coś i tak dalej, itp., itd., to przynajmniej mogę się trochę wygadać na materiałach, trochę tak... Dla mnie to jest hobby, tak? Już od tylu lat w końcu to jest hobby i to jest takie coś, jakbym gadał z kumplem, tak? Już wam kiedyś to tłumaczyłem. Dla mnie YouTube to jest tak, jakby po prostu miało duże grono znajomych. I dlatego właśnie, tak lubię dupcić na tych materiałach, tak? Więc widzicie, przed chwilą nie wiedziałem, czy skomentować do końca, a w międzyczasie pierdolę tyle głupot, że już koniec gameplayu. A więc to by było na tyle. Widzieliście, 50 kill jest, niestety do 19 deadów, więc to nie było piękne. Ja w tym jest, dziękuję za obejrzenie do końca, teraz wiecie, co dostajecie, za jaką rangę socjalną i tak dalej, zapraszam was do następnego razu i tak dalej, itp., itd., komentujcie, lajkujcie, róbcie co chcecie, jeżeli nie, to wypierdalać, wiecie o co bieganie. Bye, boy! Yay! Pink Brother.